kobiet! Prawa kobiet! Prawa kobiet! Nie faszyst! Nie faszyst! Nie faszyst! Upolityczniony, którym przewodniczy odkrycie kulinarne i towarzyskie pana prezesa, pani Przyłębska, w którym zasiada była posłanka PiS-u, zwana z wulgarnego i nagannego języka, w którym zasiada były komunistyczny prokurator stanu wojennego Piotrowicz, zdecydował, że bezpieczne przerywanie ciąży jest sprzeczne z konstytucją. Z tą samą konstytucją, którą oni tak często łamali. Z tą samą konstytucją, którą oni konfrontowali z Pismem Świętym. Hańba! Co z badaniami prenatalnymi? Jaki sens ma prowadzenie badań prenatalnych w sytuacji, kiedy kobieta nie może legalnie przerwać ciąży? 98% przypadków legalnego przerwania ciąży jest z przesłanki ciężkiego, nieuleczalnego uszkodzenia płodu, które bardzo często wiąże się z zagrożeniem życia matki. Ja jestem dentystą, nie jestem ginekologiem, ale przygotowałem tutaj dwie opinie specjalistów w tej dziedzinie, które pozwolę sobie przeczytać. Lekarz Bartosz Fijały. Odmówienie kobiecie zabiegu bezpiecznego przerwania ciąży w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu może być tragiczne w skutkach. Może dojść do obumarcia płodu w łonie matki i ryzyka wewnątrzmacicznego zakażenia matki, do zgonu tej matki włącznie. Druga opinia profesora Mariusza Zimmera. Trochę mniej medyczna, a trochę bardziej humanistyczna. Kobieta jest bezpośrednio najbardziej obciążona i psychicznie, i zdrowotnie. Ona przez całe życie będzie matką obłożnie chorego dziecka albo podejmie decyzję, która też będzie miała wpływ na jej cierpienie. To są wielkie tragedie, ale to ona ma prawo podejmować świadomą decyzję. Kościół, chwaląc wyrok Trybunału Konstytucyjnego, świadomie skapitulował z tego, co powinien czynić. Zamiast edukacji, zamiast ewangelizacji i empatii daje kobietom bat, daje kobietom bezczeszczenie ich godności i daje kobietom barbarzyństwo. Zakazać zawsze jest łatwiej niż prowadzić. A wczoraj w Katowicach tchórzliwie otoczył się przed obywatelami kordonem policji. Zacytuję klasyka. Niegdyś prezes Kaczyński w 2011 roku powiedział: jeszcze będziemy mieli tu w Polsce Budapeszt. A ja wam dzisiaj powiem tak. Jeszcze będziemy mieli tu w Polsce Irlandię! Wczoraj mój przyjaciel w Gnieźnie ze swoimi kolegami z Młodej Lewicy oprotestował jako pierwszy, zaraz po tym haniebnym wyroku i przed biurem poselskim pana posła PiS-u Zbigniewem Dolatą tak samo jak my ustawili znicze, wieszaki i transparenty z serca. I taki wpis popełnił ten pan poseł PiS-u. Cała ta zgraja pod moim biurem przypomina małpy w zoo. Oj, zagalopowałem się. Przepraszam małpy. One mają znacznie wyższy iloraz inteligencji. I emotki. Ha, ha, ha. Co państwo o tym myślicie? PiS wypierdalać! Pozwolę sobie przeczytać też opinię pana Tomasza Terlikowskiego, konserwatywnego publicystę, katolika, po rozmowach z Anną Grodzką, skłonnego zaakceptować osoby trans. No jest to pewien postęp, ale czy na pewno? Nie wydaje mi się. Posłuchajcie tego. Pan Tomasz Terlikowski dzisiaj popełnił takiego tweeta. Decyzja TK ma prawne, nawiązujące do poprzednich wyroków, uzasadnienie. Jest to decyzja prawna. Obrywa zaś Kościół i ludzie wierzący, bo to właśnie Kościół kojarzy się z obroną życia najsłabszych. To powód do dumy, choć teraz jest trudno. Panie Tomaszu, wytłumaczę panu, dlaczego obrywa Kościół. Nie obrywają ludzie wierzący. Ja też jestem osobą wierzącą.
Kościół obrywa dlatego, bo wszedł był finansowo-polityczny sojusz z reżimem. Ale jesteśmy w Tarnowskich Górach i nie zapominajmy o tym. I nasza posłanka nazywa się Barbara Dziób. Pani Barbara Dziób dzisiaj zapostowała sobie na Facebooku taką oto uroczą grafikę z taką emotką, ucharakteryzowaną, jak nie mam na nią samą, trochę poprawioną. I napisała tak: nigdy nie używaj zemsty, usiądź wygodnie i czekaj. Ci, którzy czynią zło, w końcu sami się zniszczą. I dożyjemy końca rządów tej posłanki tutaj! Prawa człowieka!